Witam Cię serdecznie. To już kolejny film z serii Poczucie własnej wartości. Jeżeli oglądasz już następny film z tego cyklu, to z pewnością zdajesz sobie sprawę z tego, jaką wielką rolę odgrywają w Twoim życiu uczucia, w jaki sposób wpływają na Twoje zachowanie, jakie mają dla Ciebie znaczenie. Dlatego nie jest też dla Ciebie żadnym zaskoczeniem, że można skorzystać z innych, również skutecznych narzędzi do pracy z własnymi emocjami. W jaki sposób możesz nawiązać kontakt ze swoimi uczuciami? Proponuję Tobie drogę, która może mieć kilka kierunków. Po pierwsze jest to praca archeologa, czyli docieranie do tego, jakie uczucia są naprawdę najgłębsze, pierwotne. Docieranie do uczuć, które kryją pod tym to, co jest widoczne na pierwszy rzut oka. Po drugie, identyfikacja podstawowych, a w miarę nabierania przez siebie wprawy, umiejętności i w miarę upływu czasu, również coraz bardziej subtelnych uczuć, tak, żeby odróżniać zwykłe rozdrażnienie od wściekłości, poddenerwowanie, niepokój od silnej złości. Po trzecie, proponuję Tobie również wsłuchiwanie się w sygnały, które płyną z własnego ciała. I po czwarte, powiązanie swojego działania z określonym stanem emocjonalnym, w którym w danej chwili określonej się znajdujesz. Te wszystkie cztery ścieżki omówię z Tobą w najbliższych odcinkach. Po pierwsze, czym jest ta zwana praca archeologa? Zastanawiałem się kiedyś, czy zawsze złote miejsce to, co się świeci. Ważna tutaj jest interpretacja tego, co czujesz i dokopanie się do głębi swoich uczuć. Przedstawię Tobie kolejne ćwiczenie na poszukiwanie interpretacji. Tytuł oczywiście z tytułem roboczym. Bo tak naprawdę nie chodzi o tytuł, chodzi o to, w jaki sposób wykorzystasz to ćwiczenie w celu rozpoznawania swoich własnych uczuć. Przypomnij sobie jakąś sytuację konfliktu z osobą, której zupełnie nie znasz. Może to być ekspedientka w Twoim osiedlowym sklepie, klient, którego widzisz po raz pierwszy, bądź kierowca autobusu. Wejdź w swojej pamięci w tą sytuację, przypomnij sobie i w roli obserwatora zauważ emocje drugiej osoby, z którą właśnie rozmawiasz. Kiedy będziesz mieć już pewność, że jesteś w danej sytuacji, to zastanów się nad kilkoma pytaniami. Przyjrzyj się, w jaki sposób ta druga osoba pokazuje swoje emocje. Przyjrzyj się, jakie emocje widzisz w zachowaniu tej osoby. Jak sądzisz, do kogo albo przeciwko komu są skierowane te emocje? I wymień 5 możliwych emocji, które tą osobą kierują. Kiedy już wykonasz to ćwiczenie, zastanów się, ile możliwości udało Ci się odkryć. Jak trudna może być interpretacja, jeżeli dana osoba jest zła. Być może poprzedni klient w sklepie bardzo ją wkurzył. Być może niedawno rozmawiała z kimś z domu i coś ją bardzo zaniepokoiło. Być może dowiedziała się właśnie o tym, że zostanie zwolniona z pracy. A może być po prostu głodna lub zmęczona. Na początku określenie uczuć może być bardzo trudne, co wynika z kilku powodów. Po pierwsze, tak jak powiedziałem już wcześniej, część uczuć może być schowana pod jednym, do którego dajemy sobie prawo. Mówimy już o złości jako doskonałym przykładzie na uczucie, które kryje coś więcej. Myślę, że każdy z nas zna kogoś, kto ma opinię choleryka, osoby niezrównoważonej emocjonalnie. Na zewnątrz pokazuje ta osoba tylko swoją złość. Jednak jeżeli nawiążesz z nią, z tą osobą relację pełną zaufania, to dość szybko możesz zauważyć, że złość jest tylko maską. Pod spodem jest żal do ludzi. Może obniżone poczucie własnej wartości, może jakaś głęboka rana czy samotność. Nie zawsze to, co jest na powierzchni, jest prawdą. Proponuję kolejne ćwiczenie. Wspomniałem też, że pod złością mogą się kryć różne inne uczucia. Określenie ich wtedy staje się bardzo trudne. W jaki sposób możesz dotrzeć do tego, co jest tak naprawdę pod spodem? Rozwiązaniem może być zadanie sobie pogłębiających pytań, bądź określenie poziomu, na którym te pytania czy te uczucia się budzą. Przypomnij sobie jeszcze raz jakąś sytuację, która wzbudziła w tobie wiele emocji. Opisz ją, zastanów się nad tym i odpowiedz na poniższe pytania. Dlaczego mnie to denerwuje? Na pierwszym poziomie być może dostaniesz od razu oczywiste informacje, tak?
ona zachowała się wobec mnie niegrzecznie. Obraziła mnie. Ale zadaję sobie to pytanie po raz kolejny. Dlaczego mnie to denerwuje, że ona się odezwała do mnie niegrzecznie? Dlaczego mnie to denerwuje, że w jakiś sposób poczułam się obrażona? Czy obrażona? Poszukaj głębiej. Nie zatrzymuj się na pierwszej odpowiedzi. Jeśli twoją odpowiedzią, jeżeli chodzi właśnie o przykład sklepu, jest: denerwuje mnie to, że zostałam potraktowana po chamsku, to zadaj sobie pytanie, dlaczego cię to denerwuje? Okej, poczułam się zlekceważona. Dlaczego denerwuje cię poczucie zlekceważenia? Poczułam się mało ważna i przedmiotowa. I być może poczucie właśnie, że poczułaś się traktowana przedmiotowo, jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest uczucie tak naprawdę niższości. Poczucie, że jesteś do niczego. I to jest tak naprawdę pierwotne uczucie. Zastanów się, co działo się w chwili, kiedy to ćwiczenie wykonywałaś. W chwili pisania czy mówienia odpowiedzi na swoje wciąż te same pytania. Czy podczas tego ćwiczenia pojawiały się kolejne pokłady twoich emocji? Na mój użytek nazwałem to ćwiczenie archeologicznym. Przekopujesz się przez kolejne warstwy ochronne swoich uczuć i docierasz powoli do sedna sprawy. Przedstawię teraz przykładową analizę tych dogłębnych pytań. Sąsiad zalał mi mieszkanie. Nie była to jego wina, ale jestem na niego wściekły. Usłyszałem tylko przepraszam, bez żadnej propozycji naprawienia szkody. A podczas rozmowy pozwoliłem sobie na pokazanie swojej złości, przedstawiłem swoje żądania, które zostały odrzucone. Moja wściekłość wzrosła, bo napotkałem na mur. Co mi to robi? Dlaczego mnie to denerwuje? Jestem wściekły, sąsiad zalał moje mieszkanie, naraża mnie to na koszt remontu. Dodatkowo nie widzę ani odrobiny dobrej woli, by sąsiad te szkody wyrównał. Co mi to robi? Dlaczego mnie to denerwuje? Oczekiwałem, że nie tylko przeprosi, ale wynagrodzi mi straty. Kiedy postawiłem swoje żądanie, nie dostałem odpowiedzi, poczułem większą wściekłość, bo sąsiad nie liczy się z moim zdaniem i z moimi kosztami. Co mi to robi? Dlaczego mnie to denerwuje? Poczułem się zlekceważony, poniżony, nic nie wart. Co mi to robi? Dlaczego mnie to denerwuje? Poczułem, że nie zasługuję na szacunek i że jestem do niczego. Czy ten przykład tobie coś mówi? Z poziomu emocji, jaką jest złość, wręcz wściekłość, przeszedłem od uczucia złości, do poczucia odrzucenia, naruszenia mojej własnej samooceny. I tak naprawdę złość przykryła to poczucie odrzucenia, bezradność, bezsilność i tak naprawdę żal nad samym sobą, że nie potrafię tej sprawy załatwić. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do polubienia, udostępnienia, komentowania moich filmów. Zapraszam również do zadawania pytań. Jeżeli chcesz, możesz skorzystać z opcji kontaktu ze mną, napisać do mnie albo umówić się na spotkanie na Skype. Pozdrawiam cię serdecznie. Darek Dopierala.